Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Mówię po cichu, bo jeszcze tutaj maluch śpi. A ja właśnie wstaję, bo... Patrzcie, jeszcze mi się świeci ten... Świeci mi się twarz, zaraz Wam wszystko opowiem, ponieważ wczoraj nagrywałam to na Insta, ale nie każdy może wiedzieć. Robiłam wczoraj maskę. Tą. Dokładnie tą. Także jeżeli coś takiego znajdziecie w Home Bargains lub w BM, nie polecam. Wręcz nawet odradzam. Słuchajcie, to co mi się stało wczoraj po tej masce, to po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Straszne zaczerwienienie, podrażnienie skóry. Dzisiaj widzę, że jakoś tu znośnie wygląda, ale wczoraj jeszcze nie, jeszcze tutaj mam jakieś, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać, ale to chyba jeszcze mi nawet gdzieś resztka maski została. Mimo iż ją ściągałam, to jest maseczka peel off, i mimo iż myłam ciepłą wodą twarz. Zobaczcie, jeszcze brokat tutaj, gdzie niegdzie widzę. Tak się trzyma. No, także nie polecam tej maski. To jest jakaś Revuelle Color Glow Glam Effect. Także zapamiętajcie, jest jeszcze srebrna, jest jeszcze chyba różowa. Ja mam niebieską, chyba jakoś tak. Muszę iść właśnie sobie domyć to wszystko, no tak jak mówię, dopiero wstałam. A wstałam i zapraszam Was na vloga. Wczoraj Was pytałam, czy chcecie... No widzicie, jakie mam jeszcze jakieś czerwienie w ogóle. Zobaczcie, oko zaczerwienione, nie wiem, wczoraj też mi tutaj kapnęło właśnie trochę tego, tej maski. Masakra! Ogólnie nie polecam Wam tej maski. A ja zapraszam Was dzisiaj na vloga, takiego mini vloga, nie będzie długi, bo chcę Was zabrać na karbucele. Nie każdy wie, co to jest mniej więcej taki ryneczek, jak to kiedyś były, jak nasze babcie jeszcze chodziły. Chyba co niedzielę były to też ryneczki, takie targi, nie wiem, targ, rynek, jak kto woli. No i nasze babcie chodziły i zawsze przynosiły z tego rynku takie pierdu-pierdu. Więc to jest też taki pierdu-pierdu ryneczek, gdzie ludzie autami stają na parkingu, akurat to będzie się odbywało, więc w tym momencie na parkingu i wyprzedają czasami też rzeczy w bagażniku, ale generalnie wożą te rzeczy w autach, dlatego się nazywa karbucel, czyli że właśnie w autach. I czasami właśnie w bagażniku leżą rzeczy lub z bagażnika wyciągają i to wszystko leży, a auto stoi z przodu. Tak to wygląda normalnie, znaczy powinno wyglądać. Więc zadałam Wam sobie pytanie, czy byście chcieli, chciały. No i większość zdecydowała, że tak. Czekajcie. Mówię większość, ja nie popatrzyłam teraz co prawda na procent, ale też powiem Wam, że czekajcie. Ale powiem Wam, mi się jeszcze śpi, niech sobie śpi. Ale powiem Wam właśnie, że piszecie do mnie prywatne wiadomości, że właśnie chcecie i tak dalej. Co ty rozmawiasz już? Co? Czyli, że co? Ojej. Widzicie? No, już skomlę z samego rana. Także ja tą maseczkę sobie zostawiłam po to, żeby właśnie Wam pokazać, żeby Was przestrzec. Czekajcie, tutaj się on postawi, ten aparat. Może się trochę postawi. Także taka maseczka. Odradzam. Odradzam, dziewczyny, nie kupujcie, bo to jest po prostu jakiś shit. Nie mówiąc już o tym, że zużyłam jej dość sporo. Powiem Wam, że wydawało mi się, że już, nie wiem, dojdę zaraz do połowy tubki i to było takie, czyli nie wiem, pewnie bym zużyła na jakieś może 3, może 3, 4 razy. Warstwa powinna się dać tam cienką. No, a tu moje zgrzeszenie wczorajsze. Jeszcze z Oliwią sobie dojadałyśmy te takie misie. Akurat te misie są fantastyczne i ja akurat mogę Wam polecić, bo są przepyszne. No dobra, to co? Ja się zbieram. Po 9:00 będzie u mnie Krzysio, bo jedziemy razem na karbuca. Miała z nami Kasia, ale nie wiem, bo ona kończyła. Ona schodziła dzisiaj z nocki, więc ja nie wiem, czy ona do nas dojdzie. Idę sobie założyć jakąś bluzę, bo mi coś tak chłodna, bo się zrobiło z rana. Idę się umyć i zrobić pielęgnację poranną i dopiero chyba się właśnie do Was odezwę. A co z pielęgnacją ci poranną, to jeszcze nie wiem, będę w pokoju, to zdecyduję, to może Wam pokażę. No i patrzcie, patrzcie, Kasia zaparzona w moim nowym kubku. Pokażę Wam mój nowy kubek. Nie pokazywałam Wam ostatnio hola z zakupków, bo bez sensu nie nagrywałam, no chyba wtedy nawet vloga. Nagrywałam? Kurczę, nie wiem, czy nagrywałam, nie wiem, już teraz nie pamiętam, czy nagrywałam tego dnia vloga.
W każdym razie kupiłam taki piękny kubas, cappuccino. No oczywiście, jak przystało na kocią mamę, to musi być z kotem. Będę Wam przypominać podczas tego vloga, żeby Wam nie uciekło, nie kupujcie tej maski. Dziewczyny, nie skuście się, bo wygląda fajnie, przypomina też swoim wyglądem Glam Glow i tak chociażby z ciekawości można by chcieć kupić. Brokat jest bardzo chamski i mi wczoraj właśnie nawet lekko skapnął w oko. Zobaczcie, tak wygląda ten brokat. Jak widzicie, to są takie dość duże płatki. Naprawdę, nie polecam, po prostu nie polecam, nakłada się nawet tak brokatowo, niedelikatnie, potem zaczerwienienia, nie wiem, czy coś u mnie widać właśnie z tych zaczerwienień, ale pewnie tak, tutaj podrażniona skóra, więc dzisiaj delikatna pielęgnacja, ja go na razie nie wyrzucam, bo będę Wam przypominała przez całego vloga. A na mnie jest bluza. Bluza, jaką Was wczoraj pytałam, ja byłam bardzo skłonna za tą, ale Oliwia mi tak namieszała, bo Oli mówi, mama, weź czarną. Ale czarna była dla mnie taka zbyt oczywista, zbyt taka praktyczna, zbyt normalna. A ja potrzebowałam czegoś po prostu na potrzebę vlogmasa. Na vlogmasa, żeby było śmiesznie, świątecznie. No i powiedzcie, czy się udało. No ja uważam, że to jest przesłodkie. Za bluzę dałam 12,50. Nie było żadnej promocji, 12,50 ta bluza w Aździe. Także polecam Wam, ja mam rozmiar 36, 38, 8, 10, czyli SK. Czyli tutaj UK-owski to jest small. Idę właśnie z kawą teraz, a tu kolejne mulet wine. Kolejne, dlatego że wczoraj właśnie wykończyłam już moje. I też Wam pokażę fajny gadżet. Ja uwielbiam takie gadżety, zobaczcie. Tu stoi moje mulet wine. To znaczy siedzi na nim pani. I pilnuje. O. Czekajcie, papier wezmę. O, zobaczcie. Takie coś możecie też kupić w Home Bargains. Ja za to dałam chyba bodajże 60 czy 70 pi. Jeszcze był pan. Też było fajne. Taki Mikołaj. No i moja kolekcja kubków. Oczywiście muszę Wam pokazać. Kubeczki z Kosty. Kosta to jest ta wersja właśnie świąteczna. I tutaj dostałam dwa kubeczki od pana. Oni już mnie po prostu rozpoznali, słuchajcie, ja zrobiłam im ostatnio małą taką, takie zamieszanie, nie zadymę bardziej, bo się zamotałam, pani mi źle wytłumaczyła, zależało mi, żeby przynieść do domu dwa różne kubeczki, pani mi zaczęła po prostu mieszać i dawała mi w dwóch takich samych, no jak ja specjalnie mówiłam, że chcę dwa inne, płacę za dwa inne, bo chcę mieć kolekcję w domu, no i tak zamieszałam, że dostałam generalnie wtedy trzy kubki i tutaj mam kolejne. Ta-dam, świąteczne. Fakt, że to jest papier i to się będzie właśnie zdzielać, dlatego cieszę się, że mam ich więcej i będę ich używać sobie do gorącej czekolady na zimę. Ja je myję, więc tak jak mówię, one się po prostu gdzieś tam poniszczą, ale na chwilę fajnie i taka fajna kolekcja. Szkoda, że to nie są takie plastikowe, bo coś. Dobra, biorę moją kawę, a i jeszcze co Wam mogę powiedzieć, polecam Wam za to w Home Bargains, jak będziecie, spróbujcie, jeżeli lubicie smak maślanych ciastek. Ale pomieszanych lekko z takimi, to nie są francuskie chyba, ja nie wiem z czym. Takie jakby polane lukrem, chrupiące, fajne, miękkie, coś wspaniałego. Jeżeli mi ufacie, a lubicie maślane ciastka, to musicie je spróbować. Pokażę Wam w zbliżeniu. Teraz jest opakowanie świąteczne, więc tak one wyglądają. O, głównie patrzcie, żeby wyglądały tak jak tutaj na obrazku. Masełko jest. I jest takie ciastko w kształcie serca i ono się świeci, tak jakby właśnie było polukrowane, bo te poprzednie, ja chyba wyrzuciłam tamto pudełko, górę, chyba wyrzuciłam właśnie, zostało mi tylko dół od tamtego pudełka, było niebieskie, nie, o jest, mam takie. O, to jest taki klasyk, to jest standard, je znajdziecie na półce za funt 90 chyba 9, albo za 2,99, teraz nie chcę Was skłamać, albo 2, albo 3 funty, nie mogę sobie teraz skojarzyć. I je znajdziecie właśnie na półce u góry, najczęściej na górze w Home Bargains. Także to są, jest wersja normalna, a teraz są te same ciastka, tylko w wersji świątecznej. I opakowanie wygląda super, pudełko sobie zatrzymujecie, pudełko można wkładać do mikrofalówki, więc naprawdę super sprawa, ja sobie je umyję. Tym bardziej, że te ciastka, czekajcie, czy otworzę jedną ręką, zaraz Wam pokażę, tym bardziej, że te ciastka, no otwórzcie się, proszę. Nie chcą, poczekajcie. Czekajcie, zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi, żeby mi telefon nie spadł. Tym bardziej, że te ciastka
są takie. One się nie kruszą w pudełku, są w takich osobnych opakowaniach, także wyciągacie i wcinacie. Super sprawa, ekstra do kawy. Właśnie chyba nawet sobie jedno wezmę z kawą. I idziemy robić pielęgnację. Kolejna rzecz, jaką Wam polecę. O, widzicie? A tak mi zapachniało. Teraz i sobie przypomniałam. To polecam. Wczoraj jeszcze z którymś z Was też pisałam, że właśnie zaczęłyście kupować świeczki, jak Wam polecałam. To polecam Wam tą świeczkę. To jest gingerbread. Gingerbread, ona jest za 2,99 w Home Bargains. Pali się bardzo długo, pachnie fantastycznie gingerbreadem. Jak lubicie zapach cynamonu, to nie ma opcji, żebyście jej nie spróbowały. No, jak widzicie, jeszcze tam gdzieś tam delikatne są wykańczania, ale mogę Wam pokazać w sumie. Jeszcze będę kończyć. Tutaj jest na różowo, będzie lusterko, tam jest taki srebrny pasek i tu będzie srebrny pasek. Nie wiem, czy to będzie widać, zaraz, czy się... O, stoi jeszcze drabina, tam będzie taki srebrny pasek i też jakieś półka, jakieś lusterko. I co? I jeszcze podłogę pewnie tu będę zmieniać, także jeszcze będzie trochę zmian. Natomiast w tamtej drugiej łazience, tutaj dziecko śpi. Dziecko śpi. Pokażę Wam też, jaką pielęgnację zastosowałam, tylko pozwólcie, że odsłonię okno. No i ja już jestem w miejscu moim dowodzenia, uwielbiam to miejsce. Już Wam pokażę moją taką pielęgnację. Niecodziennie stosuję to samo, zmieniam sobie w zależności od upodobania, ale co mogę Wam polecić? Czasami zdarzy się, że gdzieś tam w komentarzach pojawi się komentarz o treści: Aga, co robisz? Czy dalej wybielasz zęby? Czy wybielałaś zęby? Bo widać, że masz bielsze. Więc ja teraz zaczęłam stosować, słuchajcie, tą pastę. I cały czas, jak widzicie, ja ją używam. Robię to naprzemiennie, bo tak jak Wam mówiłam, jak ją już pokazywałam, ona kosztowała chyba 11 funtów, więc nie mało. I to chyba nawet na promocji, więc nie wiem, czy nie więcej. Tak ona wygląda. Nazywa się, poczekajcie, Billion Dollar Smile. I ona jest pastą wybielającą z olejkiem kokosowym i pineapple enzym. Nie wiem, o co chodzi. Oraz charcoal, czyli węgiel. Także taka pasta, ja ją zakupowałam chyba w Butcie za 11 funtów i to jest pasta, którą teraz stosuję. Z tym, że ona jest mało smaczna i ja potem jeszcze myję sobie na sam koniec tą normalną naszą Oral B, chyba tak, jak ta różowa Oral B 3D White. Ta, co siekiera ją reklamuje. Shakira. Dobra, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, dzisiaj zastosowałam wyjątkowo ten mus, czyli tą piankę z Clinique Extra Gentle Cleansing Foam. Dlaczego? Bo potrzebowałam czegoś bardzo delikatnego, a to jest właśnie pianeczka, delikatna, fajna. Także zazwyczaj stosuję ją właśnie ze szczoteczką tą moją, ale mi się nie chce bawić w takie gadżety, tak jak bardzo ją chciałam, tak teraz mi już, powiem Wam, przeszło. Także mniej już używam tą szczoteczkę, ja już nawet ostatnio tą drugą moją, znaczy tą moją pierwszą, tą taką elektryczną, tą fajną, że nie pamiętam, skleras i czy tam z czego ona była, nawet Wam nie powiem, czy z Browna, nie wiem, bo nie pamiętam. To będę chciała na pewno odsprzedać, bo ja się po prostu już tym nie bawię i nie używam. Więc to jest to, co używałam. A co użyję pod oczy? Pod oczy dzisiaj pójdzie Biotanic i jest to Anti Wrinkle Lifting Eye Cream. I to jest taki kremik, a do niego, pamiętam, kupowałam Biotanic Ultra Lifting Cream, czyli intensywny krem liftingujący. To są bardzo delikatne kremy, fajne, przyjemne, bardzo fajnie się ich używa, a przed nimi zastosuję sobie Revolution 0,2% Retinol. Bardzo polubiłam się z tym produktem, ponieważ jest jednak różnica między nim a tym z The Ordinary. Ja mam wrażenie, że ten mniej jakby, jak Wam to wytłumaczyć? Tamten gdzieś tam chwilowo, jak się przystosowywał do mojej skóry, to miałam tak delikatniutko, wiecie, tak zaczerwienioną tą skórę, dopóki skóra się nie mogła jakby, znaczy nie mogła, tylko musiała się do niego jakby dostosować, nie wiem, dopasować i przyzwyczaić. A tutaj jest to bez problemu i nie wiem, czy to jest zasługa tego, że już właśnie tamten retinol po prostu używam, czy nie wiem, ale bardzo fajnie, bardzo delikatnie się stosuje. Jest delikatny ten retinol, jest fajny, fajna konsystencja, fajnie nawilża też, fajnie przygotowuje skórę przed kolejną dawką pielęgnacji, także lubię go i na dzień, i na noc, na wieczór.
Tak jak mówiłam Wam już wcześniej, stosować trzeba tylko krem z filtrami. Tutaj mamy jakiś filterek delikatny, więc jest super. 15 w zupełności wystarczy. O, i to fajnie się wchłania. Świetnie się wchłania. Ja właśnie czekam, bo zaraz będzie Krzysiu. Ale naprawdę powiem Wam, że wczoraj tak mnie kurczę podrażniła ta maska, że to się w pale nie mieści. Także nie polecam Wam, dziewczyny, cały czas Wam będę dzisiaj o tym trąbić, żebyście pamiętały. Nie polecam tej maski za 3 funty chyba z Homebergersa. Po prostu nie dajcie się pokusić, bo ja naprawdę byłam... Jeszcze nawet pamiętam, głupia powiedziałam do Dominiki, a weź sobie spróbuj, bo to jest fajne, taka widzę, że to jest zamiennik, jakiś podróbeczka chyba ma być, Glam Glowa, ona tak, o, to sobie później zobaczę. Także ja jej też muszę napisać, że mam nadzieję, że jej nie przechwyciła, ale mi się wydaje, że ona jej nie wzięła, ona miała dopiero później zobaczyć, znając Domi, to ona pewnie zapomniała, także mam taką nadzieję. No, moja bluza prezentuje się pięknie. Już jest tak vlogmasowo. W ogóle właśnie będę miała dla Was też taką mini niespodziankę, ale postaram się nie wydać do samego końca. Ja nie wiem, czy mi się to uda, nie mam żadnego pojęcia, bo ja nie umiem trzymać tajemnic. Ja w ogóle powiem Wam, że no nie mogę, jak mam coś nie powiedzieć, a mnie po prostu roznosi od środka, to jest coś strasznego. Ale wczoraj, idąc do pracy, dostałam fantastyczną z rana wiadomość, po prostu najfajniejszą ze wszystkich chyba, jaką mogłam dostać w ogóle przed świętami. Nie mów. Ale nie powiem właśnie. Nic nie powiem. Postaram się wytrzymać do konkretnej daty, do konkretnego dnia i może się wtedy dowiecie, co za wiadomość dostałam przedświąteczną. Oczywiście związaną w klimacie świąt. Dobra, teraz jak widzicie, na usta nakładam sobie hialuronowy wypełniacz ust, który będę chciała nabyć jeszcze raz, bo on mi się kończy. Jeszcze dalej mnie to piecze, mimo iż używam tego praktycznie codziennie. No jak w Biedronce, codziennie niskie ceny. Delikatnie podpiekuję, więc ja uwielbiam to uczucie, ale uwielbiam też uczucie tego na ustach. Popijam kawę. Niam, niam, niam. Kubeczki Wam polecam, zobaczcie. Kat Puccino. On był, nie ma tu ceny. On był chyba za funta albo za 2 funty. Chyba za 2 funty. Dobra, no i powiem Wam, że już fajnie się wchłania ten retinolek. Retinolek, niech będzie. Zastosuję sobie chyba dzisiaj delikatnie, oczywiście jak zdążę, bo nie wiem, która jest teraz godzina, bo nie widzę, ale pewnie niedługo wpadnie Krzysio. Revolution Pro przy współpracy z Natalią Siwiec. Chyba tą paleteczkę sobie dzisiaj zastosujemy, ale delikatnie, taki codzienniak sobie spróbuję zrobić. Jeżeli, o jeszcze co Wam powiem, żeby potem nie było zaskoczenia, jeżeli się okaże, że na karbucie, wiecie, będzie za dużo Polaków, a wiecie jak to jest wśród Polaków, zaraz będzie bla 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 bla, to ja ponagrywam Wam, ale na przykład bez głosu. Dodam Wam po prostu najzwyczajniej ścieżkę dźwiękową i tyle. Widzicie? One już się robią takie, no, się takie robią jak po zabiegu. Uwielbiam ten produkt, no po prostu jest fantastyczny. I na to tylko leci błyszczykowo i super. Dobra, jeszcze czekam, bo jeszcze właśnie tak dosycha sobie tu powolutku, więc na razie nic nie aplikuję. Nie mam tu żadnego, kurczę, słuchajcie, nie wziąłam sobie żadnego cienia do brwi, a zaryzykujmy sobie. Krzysiu będzie po 9. Jest już? No to zaraz będzie. 9:30. Ło, to już zaraz będzie. Dobra, a może już mi coś napisał, a ja nie wiem, bo nagrywam. Dobra, nałożę sobie cień z tej paletki. Napisałam mu właśnie, że po 10 pojedziemy. Nie ma sensu jechać wcześniej. Mieliśmy jechać o 9, ale kurczę, tak sobie później pomyślałam, co ja Wam nagram, jak oni się będą dopiero rozstawiać, więc tak trochę bez sensu, żeby stać i patrzeć, jak się ludzie rozstawiają z towarem. Dobra, więc już pojedziemy, jak już będą troszeczkę rozstawieni, jak już trochę będzie ludzi, będzie się cokolwiek działo. Dobra, co prawda będzie mi może trudniej nagrywać, jak będzie więcej ludzi, ale o to mi właśnie chodzi. Nie, żeby trudniej się nagrywało, ale żebyście Wy coś widziały. Wiecie co, używam cienia tego Radiant. Jest taki dość jasny. Nie będę używała czerni. Jest dość jasny, żebym zaraz ruda nie wyszła, słuchajcie. Nałożę teraz cień Sand, bo to jest taki najjaśniejszy z paletki. Jego zaaplikuję sobie tutaj przy łuku brwiowym. Tak jak powiedziałam, ja się dzisiaj nie sztyftuję mocno, bo idę tylko z Wami na karbuca i tylko właśnie z tego względu nagrywam dzisiaj, bo
bo stwierdziłam, że to będzie taki fajny pomysł, żeby Wam pokazać, jak to właśnie wygląda tutaj na tych karbucach. Bardzo często, jak mówiłam, że gdzieś tam byliśmy, ja byłam też wystawiać swoje rzeczy, byłam sprzedawać właśnie Ciuchland. Bardzo ładnie mi tego dnia wtedy wpadło do portfela, więc naprawdę warto i to jest taki targoryneczek, jak to kiedyś było w Polsce, tylko że w Polsce ludzie raczej chyba nie chodzili, tak mi się wydaje, nie wiem, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby ludzie sprzedawali rzeczy z domu. Tylko chociaż chyba tak, ale zazwyczaj były to takie tanie rzeczy, jakieś różne, wiecie, takie badziewia, ja to mówię, takie mydło i powidło, jak to się mówi, można było dostać na ryneczku. Ja pamiętam, jak moja świętej pamięci babcia, ukochana moja zresztą, przynosiła, słuchajcie, jakieś płaszcze, futra, jakieś filiżanki. Co ona nas nosiła, to tylko jej. To jest jej, słuchajcie. No po prostu wszystko znosiła. No, a moi rodzice się wściekali, że właśnie znosi takie graty. A potem, kurde, w szafie nie można było otworzyć szafy, bo się wszystko wyrzucało, wiecie, wywracało. No. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, wyprzedaż lakierów, poszły. Po prostu pierwsza osoba, która się odezwała z lakierami, że jest zainteresowana i czeka na zdjęcia, po prostu przechwyciła, można powiedzieć, że większość. No i już resztka, co została, to Wam wystawiłam na Instagramie. Także to taka na bieżąco informacja. Ok, teraz sobie aplikuję, jak widzicie, na załamanie. Cień o nazwie My Choice chyba, bo nie widzę, czy jest tu My. Coś tu jest, ale chyba Choice i Blend. I te dwa cienie aplikuję sobie bardzo delikatnie od zewnątrz po załamaniu. Zaraz wskakuję w dresy i będziemy spadać. Jak widzicie, nie wczuwam się. Dzisiaj ma być taki. Na pewno rozmawiałam z jedną z dziewczyn, która jest konsultantką z Avonu tutaj. I zapomniałam imienia chyba, nie wiem, czy nie Monika. Dziś miałam tutaj jej kalendarz, więc. Kalendarz, katalog. Ja już z tymi kalendarzami, słuchajcie. Szaleństwo kalendarzy adwentowych. Je! 3 lata po nagrywkach, Aga, nie. Jak nie miała nigdy, tak teraz będę, słuchajcie, miała dla Was. Będę miała dla Was. Trzy chyba? Chyba trzy kalendarze. Już nawet nie wiem. Okej. Okay. Szkoda, że nie mam takiej możliwości, że nie dostałam żadnego kalendarza, bo otworzyłabym z Wami, z chęcią bym otworzyła Wam jakiś jeden. Tak jak to teraz jest właśnie na kanałach, że otwierane są kalendarze. Trochę to takie niefajne, a z drugiej strony jednak fajne, bo to nie, wcale nie zniechęca do tego, żeby nie kupić. Wręcz przeciwnie, to jest w stanie pokazać nam, odbiera nam to tylko, wiecie, tą ciekawość, tą taką niespodziankę, czyli nie mamy nie ciekawość, tylko niespodziankę, że nie ma do końca niespodzianki, gdyż otwierając nie wiedzieliśmy, co jest. Ale jak mamy otwierać i nie wiedzieć, co jest, ale się rozczarować, to z dwojga złego zdecydowanie jestem za tą formą, gdzie otwieram, wiem, co będzie i po prostu wiem, że to użyję i że się mimo wszystko i tak ucieszę. Także to jest moje zdanie, bo wiem, już też widziałam komentarze u tych dziewczyn, które otwierały kalendarze, że po co, że na co, że psujesz niespodziankę. No bez sensu, słuchajcie, ludzie to się naprawdę doczepią do wszystkiego, po prostu do wszystkiego. To już jest nie do zniesienia. Ale ja to tam, wiecie, ciepłym moczem, jak to się mówi. Naprawdę mnie to tam nie piekli, nie ziemi. No niech sobie ktoś pisze, ważne, że zostawi ten komentarz. Także czy się wysili hejtem, czy się wysili czymś miłym, to już jest jego. Dobra, także fajnie by było otworzyć Wam kalendarz, ale co ja mam Wam otwierać, jak ja mam wszystkie trzy ogólnie tu? Mogłabym Wam z czekoladkami otworzyć co najwyżej, bo tych mogę mieć więcej. Ja mam szczególną. No, ale z chęcią bym Wam otworzyła kalendarz. No, ale nie mam takiego, który mogłabym otworzyć, bo przez to bym w grudniu nie otwierała. No to nie wiem, czy byście tak chciały. No właśnie dzwoni Krzysia, poczekajcie. Dobra, dziewczyny, muszę zgęszczać ruchy, bo Krzysiu zaraz będzie. Czekajcie, mam ochotę ten super. No, Krzysiu zakłada majtki. Żartowałam, skarpetki. Wykłada skarpetki, za 5 minut wychodzi i za 10 minut jest u mnie. Więc ja muszę się tym bardziej pospieszyć, ponieważ ja założę tylko majtki. Nie żartuję, no. Ja zakładam co? Ja zakładam spodnie.
Ja tylko spodnie, buty i lecę. Czekajcie, zalotka. Co się spodziewać tam? Nie wiem, czy będzie dużo stoisk, czy nie. Ale właśnie dokończę Wam tylko ten wątek, że rozmawiałam właśnie, chyba Monika ona miała na imię, teraz nie pamiętam, słuchajcie. Jeżeli mi się uda, to może chwilę z nią porozmawiam i tak dalej. Ona jest konsultantką z Avonu, więc może coś sobie u niej bym zamówiła. Zobaczę. Znaczy zamówiła, w sensie, wiecie, w katalogu są fajne rzeczy, jest tego trochę. Ale na stoisku, to podchodzicie, widzicie, dotkniecie, także zobaczę, bo jak coś by było fajnego, może coś do kąpieli bym wzięła właśnie z jakiejś może świątecznej tej. To jest taki, jak wtedy byliśmy, że wszystko sprzedają. Tak, kochanie. Nie Zobaczysz? chcesz zobaczyć? Mogą być fajne rzeczy. Będą książki, gadżety. Nie chcesz? No to nie. Nie chcę jej się ubierać, słyszycie? Także dzieci zostaną same w domu. O! Także dzieciaki zostają sami. Oli się tutaj zajmie grackiem. Kupujesz coś, czy? Nie wiem, no zobaczymy. Jeżeli zdjęcie ktoś Ci się spodoba? Co myślisz, że ja bym chciała? Aha, no dobra. No ale co? I ty mi powiesz, czy brać? Ale ty musisz być w klimacie. Musisz być w kontakcie. Przecież jestem zawsze na telefonie. Nie, czasami ja do ciebie pisałam, a ciebie nie było przez chwilkę. Może byłam wczoraj. Tak, na Chyba pewno. nie mam. Z koleżankami pewnie gadałaś. Nie gadam o typu. Nie wcale. Dobra, dobijam kawę. Nic różowego. Także powysyłamy Oliwii wszystkie różowe, jakie będą tylko gadżety. Wszystkie. Wszystko w różu. Wszystko. Przechwyci wszystkie różowe gadżety. Niebieski. Dobra, chyba zastosujemy sobie ten błyszczyk. Ja go polubiłam. Oli, trzęsie Wam tutaj tym. To nie ja. O, zobaczcie, on tak pięknie. Cudownie podkreśla. O, mewy słychać. Ptaszynę mamy na balkonie. Później na tu stoi błok. No, Lala stoi i patrzy się na niej i się czai. Dobra. No i teraz już czuję, że tutaj mogę sobie spokojnie zaaplikować kremik, który nie chce wyjść z opakowania. Dobra, jeden. I drugie. I ociupinka pod oczy. Widzicie? I jeszcze gdzieniegdzie widać ten przeklęty brokat wczoraj. No po prostu, dziewczyny, mówię Wiecie, jaki Wam. blokad. No ja nie sądziłam, no przetestowałam specjalnie dla Was, z Wami. I bardzo się cieszę. Mimo wszystko już naraziłam gdzieś tam swoją skórę, ale cieszę się, że mogę Was dzięki takim testom właśnie przestrzegać przed takimi nieudanymi zakupami. Naprawdę. Tak jak świeczki mają gigantyczne, super, ekstra, fantastyczne, tak na przykład ta maska akurat, no niestety nie zdała egzaminu, ale niektóre kosmetyki naprawdę mają fajne. Dlatego to wszystko zależy, co wybierzecie. Okej, ostatnia rzecz to jest kremik. Taki zużycie, więc widać, że go używam. Lubię go, fajnie pachnie, jest delikatnym kremem. O, super. A ja czegoś delikatnego dzisiaj bardzo potrzebowałam, naprawdę. Po tej wczorajszej, kurczę, nieudanej masce. Okej. Kąpałam się wczoraj i nie myłam głowy, ale włosy mi się zamoczyły. No i oczywiście co? Skręt musi być. Okręciły mi się. Zaraz wskakuję w moje tylko dresiaki, bo zaraz Krzysiek mówi 10 minut, to pewnie będzie za 5-7. No, bo on to takie szybkie ruchy ma zazwyczaj. I tak by wyglądał mój makijaż, jak widzicie, dzienny, codzienny z paletką NAF. Nie wiem, jak sobie wolicie, bo jedni mówią NAT, inni NAF. Także od Natalii Siwiec przy współpracy z Natalką. No, tak wygląda mój makijaż. Nic więcej nie aplikuję. Wystarcza. Kocham Cię. Też Cię kocham. No, widzicie? Mi się kręcą. Dobra, ja spadam, biorę, nie wiem właśnie, czy wezmę sticka, w sensie rąsie, dlatego że, słuchajcie, chyba, że tego małego, zobaczę jeszcze, dlatego, że spada mi, kurczę, telefon właśnie z tego sticka i się trochę boję, ale zobaczę, może ten wezmę. Także zakładam spodnie dresowe i już będę gotowa jakby do wyjścia, biorę plecaczek i czekam na Krzysia i będę Wam dalej nagrywać, także do usłyszenia. Przecież nie ma tu innego jazdy. Hejo, hejo! I dojeżdżamy. Tak patrzę, czy coś, wiecie co, ale... Krzysiu, ale tu nic nie ma. Czy jest?
Gdzie jest ten... Gdzie jest ten karbut? Nie wiem. A ja tu nie widzę nic. Nie wiem. Tam jest chyba tylko. Tak? Nie wiem. No nie gadaj, że tylko końcówka. Słuchajcie, no. Chciałam wam pokazać i wiecie jak było tu wcześniej. No widzę już, zobaczcie, tam jest tylko końcówka, ostatni rząd. Do, jak ja tutaj mieszkałam, to karbut był na całym, słuchajcie, parkingu, prawda? Pamiętasz wtedy? No. Przed masakra! Przed wojną było lepiej. O, dziecko sobie Carsa kupiło chyba. Nie wiem, czy widzieliście. Ja pierdziule, myślałam, że cały będzie, a to tylko tam, widzicie? Końcóweczka. Ale przypał. No, to nie dość, że mini vlog, to mini karbucel. Dobra, zaraz wam będę nagrywać. Cały się do góry nogami. No i dobra, no to wam pokażę tyle, ile będę mogła. Tu się zaczyna, jak widzicie, jest wszystko odgrodzone tak o wózeczkami. Wózki się poprzewracały do góry dupkami. O, no i tak wygląda karbucela. Tylko tak jak wam mówię, wszystko jest właśnie w tych autach, czyli że wszyscy mają otwarte bagażniki, na tym to polega. No i jedziemy. I pokażę wam, o, takie stoiska, pokażę wam mniej więcej co jest. O, już widzę fajne te Nescafe. Bardzo fajny czajnik. Ten czajnik mi się podoba. To jest komplet, mówisz? No. Fajny, podoba mi się, z Nescafe. Kurde, i czerwony czajnik? How much? 30. Ok, thank you. Dobra, chodźmy dalej. Idziemy dalej. Nie no, całego zestawu ja nie chciałam. No i widzicie, o, takie pierdółki. Jak ja to mówię, takie popierdółki. Hello. Idziemy dalej, rowerki, takie pierdółki. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie właśnie stała ta tutaj znajoma, ale postaram się wam pokazać. Misie, srisie, tu jakiś ciuchland, tu ciepła kawa, tu żelki. Tam koniec, więc się nawet nie rozpędzam. I idę tutaj teraz, w tą stronę. Fajne buty. Czekajcie, rozmiar zobaczę. Fajne buty, patrzcie. To jest dwójka na mojego synka. Excuse me? How much? I will take. Do you have any bag? I do have a bag. Dobra, biorę właśnie Grackowi, słuchajcie. Buty, super. Super buty. I to są książki, ale widzę, że tu dla Oliwki raczej nic nie znajdę. Jeszcze tam taka kiecka leży, zaraz zobaczę i się do was odezwę. No i budki są zakupione, idziemy dalej. Zobaczcie, jaka piękna ozdoba. Joy to the world. Też fajne. Subtle, te kwiaty są piękne. Bardzo mi się podobają. Zobaczcie, jakie kwiaty. Superowe. To mi się podoba. Zaraz się właśnie spytam o cenę. Te liski też mi się podobają. Zobaczcie. Wow. Super. Super, dobra, ja się pytam za co to zdoby i się do was odzywam. Okej, idziemy dalej. Fajny sweterek, jak widzicie. Staram się też tak nagrywać, żeby jednak no, nie ujmować ludzi, tylko rzeczy. Okidoki. Idziemy dalej. Polszczyzna właśnie przechodziła obok. Okej, tu mamy jakieś rzeczy dla dzieci. Tak to właśnie wygląda. Czyli porozrzucane są rzeczy różne i mamy nasze stoisko i naszą koleżankę. Mamy naszą koleżankę. Zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie, wszystko podpisane. Wyróżnia się normalnie z tłumu. Zobaczcie. Mamy wizytówkę, mamy folderek. Wszystko, zobaczcie, po prostu profesjonalizm. Profesjonalizm. Staramy się. Subcio, cześć, witam. Jak się nie pokażę, super to ekstra. Dokładnie, zobaczcie, patrzcie, tak. Podpisane ceny, co ja uwielbiam. Mamy zestawy porobione. Fajne zestawy widzę. To są świąteczne, tak? Czy ogólnie tak? To są świąteczne, mogą być też nieświąteczne. Aha, czyli ogólnie na prezent tak. I tak dalej. Od razu w puszeczce, mam też torebki prezentowe, tam więc mogę zapakować. Rozumiem. To są tylko za zestawik. Po 2,50 co to są? Są mgiełki? To jest najlepiej sprzedający się nasz produkt. A co to właśnie jest? To jest olejek do ciała. Olejek. Ale można go użyć do wszystkiego. Okej, okay, a czy on jest zapachowy?
On jest z jojobą, ale powiem, że go jeszcze nie używałam. Aha. Ja używam zwykłego balsamu nawilżającego. Rozumiem. Ale u nas dziewczyny go sobie chwalą. Jest jedna opcja, tak, tego olejku? W sensie, że nie ma tam zapachu, właśnie tylko jest ten jeden olejek. Zaraz go sobie tutaj opukam. W katalogu jest dostępne więcej. Aha, super, zaraz sobie kuknę, także tutaj wam pokazuję, jak to wygląda. Ceny są katalogowe. Ekstra. I tu mamy katalogi, można sobie przyjść, wziąć i zamówić. Także ja za chwilę się do was odzywam i sobie popatrzę. No i zakupki poczynione, jestem bardzo zadowolona. Teraz wam pokażę właśnie tylko, jak jeszcze to wygląda. Tutaj nasze stoisko i koleżanka, super. Jestem mega zadowolona. Fajne rzeczy dla dzieci kupiłam, także naprawdę fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Zapachy, zapaszki. O, jaki ładny stroik. I tu jaki stroik ładny, choineczka taka gdzieś do kuchni. Albo coś. No jak widzicie właśnie ciuchy. Ciuchy, nie ciuchy. Też fajne buty, ale już mu kupiłam, więc starczy. To jest piżamka z Miki. Słucham? Nie noś! Idziesz? To weź, Krzysiu, mi to też. Dziękuję. Tu mamy piżamkę. Czekajcie. Chcę zobaczyć, bo mi się podoba. Jaki to jest rozmiar? Jaki to jest rozmiar? Jaki to jest rozmiar? To jest piżamka Disneya. Ona jest SK 6-8. Ale podoba mi się. Kurczę, może by Oliwia ją nosiła. Zaraz się zapytam o cenę i się odzywam. No i dobra, my idziemy dalej. Pokażę wam jeszcze tutaj jakieś też są świąteczne rzeczy. Znowu się cieszę, bo znowu zakupiłam Oliwii piżamkę. A tutaj mamy takie rzeczy. Fajnie ten sweterek. Super jest ten sweterek. Takie świąteczne. Świąteczny, świąteczny. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. I patrzymy też dalej. Tu coś widzę fajnego. Czekajcie. Szóstka. Szkoda, że szóstka, bo fajna spódniczka. Okej. Okay. Nie no, nie wejdę w nią, dziewczyny, ale zobaczcie, jaka fajna. Fajna spódniczka. Fajne, ale ja się raczej w nią nie wbiję. I mamy te spodenki, też bardzo fajne. Kurczę, fajne. Tylko czy ja w nie wejdę. Słuchajcie, to jest 8. Kurczę, fajne spodenki, tylko czy ja wejdę. Czy ja w nie w pasie wejdę? Podobają mi się. Ale czekajcie, ja się dopytam i chyba je wezmę. Okej. Okay. No i to by było na tyle, kochani. No niestety, ale nie ma. Nie ma tego więcej. Właśnie idzie Krzysio. I co? Koniec. Ja już doszłam do końca. No i powiem wam, że nie ma tutaj jakiejś, wiecie, nie ma jakiejś tej ekscytacji. Czekajcie, tu patrzę na te dwa sweterki jeszcze. Co to są za rozmiary? Rozmiar 10-11, czyli mały. Jest jakiś 14, ale nie widzę. A nie, to mały. No chyba na 14 lat. Ale moje dziecko nie założy takiego sweterka. No i to wszystko. I to by było na tyle. Czekajcie, patrzę, gdzie Krzysiu poszedł. Krzysiu poszedł w tamtą stronę. No, także to by było na tyle. Niestety nic wam nie dogram, bo nic więcej nie ma. Jak widzicie, to już jest wszystko. No i co? Czekam na Krzysztofa. Zaraz skończę sobie oglądać. No i ja może się z wami nie będę żegnać. Może nie do... Tutaj są fajne kubki właśnie Chanela, ale myślałam, że na sztuki mają, ale nie. Ale bardzo mi się podobają, kurczę. Chyba zadyszkę chcieli. Ale zadyszkę, tyle kubków Chanela, może nie zupełnie, ale fajne. Bardzo mi się podobają i bym przechwyciła chociażby jeden po prostu taki dla siebie. No, także to by było na tyle. Tak wygląda właśnie karwucela, tylko jeszcze do tego czasu zawsze jeszcze te całe tutaj, ten parking też był zapchany. No a teraz jak widzicie, niestety, po prostu tylko jedna strona. Myślałam, że wam więcej pokażę, ale no nie byłam w stanie tego przewidzieć. Także póki co, jeżeli chodzi o karwucela, to ja się z wami żegnam, odezwę się do was jeszcze z domu.